To był turniej życia dla wielu z Was, ale został wybrany jako MVP Bartek Kurek. Jak Ty postrzegasz ten wybór? Zdecydowanie faza finałowa w tej szóstce Bartkowi wyszła niesamowicie. Dla mnie takim MVP też turnieju naszej drużyny na pewno był Michał Kubiak, bo to jest nasze takie serce naszej drużyny. Nie głowa, nie nogi, nie płuca, tylko serducho, którego nam jak zabrakło, to od razu było widać problemy w drużynie. I dzięki jego grze wszyscy inni dookoła mogą grać lepiej, więc dla mnie takim MVP naszej drużyny całego turnieju był Misiek Kubiak, a tej fazy medalowej i najlepszej szóstki faktycznie Bartek zagrał kapitalnie. A Bartek, który zagrał kapitalnie, podchodzi do tego bardzo skromnie i mówi, że równie dobrze tytuł MVP mógłby trafić do kogoś z innych kolegów i tam wymienia właśnie Michała Kubiaka, a kolejne nazwisko, które wymienia, to Fabian Drzyzga. Ja się mogę tylko uśmiechać i my mamy naprawdę bardzo fajne relacje z chłopakami. Z większością naprawdę się super dogadujemy i wiemy, na czym polega ten sport. To nie jest tak, że Bartek wyszedł sam na spotkanie i on ograł sam Brazylię. Tylko ktoś musi przyjąć, ktoś musi wystawić. I on też doskonale o tym wie, więc to jest gra zespołowa. I MVP tą nagrodę powinna dostać cała nasza reprezentacja i tyle. Ale mówię, nie ujmujmy niczego Bartkowi, bo naprawdę zagrał super, super turniej. Przed turniejem nikt się tego nie spodziewał, no może prawie nikt, bo Vital Heinen jednak wziął go na te mistrzostwa do kadry i tutaj zacytuję słowa Jakuba Bednaruka z rozmowy z serwisem weszło.com. W Bartka Kurka wierzył ojciec, dziewczyna i Vital Heinen, trzy osoby na świecie. Bartek wygrał tym turniejem, bo nie było żadnych podstaw, by wierzyć, że będzie tak ważną postacią. Można Vitala nie lubić, ale trzeba szanować jego robotę. Jak Ty do tego podchodzisz? Do roboty Vitala podchodzę naprawdę z uśmiechem. Może bardziej do jego decyzji żeby Kurka wziąć i żeby w niego uwierzyć. On jest trenerem, my jesteśmy tylko zawodnikami i on decyduje o tym, kto jest powołany, kto potem gra, kogo on wystawia, kogo nie wystawia. On jest potem też za to odpowiedzialny przed innymi ludźmi. Jakbyśmy tutaj nie wygrali, nie awansowali do szóstki, i Bartek byłby najgorszym zawodnikiem, to może Vitala by już nie było za rok jako trenera. On jest kompletnie z innej bajki, ten gościu, i jego nie warto starać się zrozumieć. Jego po prostu trzeba słuchać, patrzeć, w jakiś sposób uczyć się, bo naśladować się go nie da, kopiować się go nie da, jego podejść się go nie da. On jest naprawdę inteligentnym facetem i ja w życiu nie widziałem gościa, który tyle gada, który tyle rozmawia z zawodnikami. A co jest najlepsze? On wszystko pamięta i jest szczery z każdym. Jeśli miałby do ciebie jakieś problemy, powiedziałby ci to i ty, mówiąc swoje zdanie, on by przyjął, nie obraził się i dalej współpracujecie. A wielu ludzi ma z tym problem. Jest bardzo charyzmatyczny, ale jest też bardzo ekscentryczny. On często was zaskakuje swoimi zachowaniami? Myślę, że na początku, że pierwsze dwa miesiące zaskakiwał nas strasznie. Myślę, że szczególnie tę młodszą część drużyny, która nie miała wielu trenerów i musieli się go nauczyć jego nerwowości, jego spokoju, jego nagle eksplozji, potoku słów do zawodników, przeważnie średnio miłych, no tylko właśnie, mówię szczerych. Średnio miłych czy bardzo ostrych? Ja to nazywam średnio miłymi, bo na pewno można gorsze jeszcze dostać. Słyszałeś od trenerów w przeszłości? Reprymendy zdarzało się, ale Vital też na pewno jest na tej wyższej półce, ale on tylko robi to i wyłącznie, bo chce dobrze, bo wierzy w zawodników. On jakby nie wierzył w zawodnika jakiegoś danego, to on by się do niego nie odzywał. Porozmawiałby z nim z grzeczności, ale on nigdy by nie rozmawiał w taki sposób agresywny, czasem za bardzo, bo on naprawdę wierzy w tych zawodników i stara ich się za uszy wyciągnąć. I myślę, że młodzi zawodnicy mieli na początku z tym problem w porównaniu do tych bardziej doświadczonych.